Krzysztof Turowski, witam Państwa ponownie w, no już mogę chyba powiedzieć, w telewizji Pracodawców RP. No i ponieważ wakacje, to wracamy do tematów wakacyjnych. O turystyce było wielokrotnie sporo w naszych spotkaniach, ale tym razem wyjeżdżamy z Polski. Kierunek dosyć popularny od niepamiętnych czasów, czyli Bułgaria. Naszym gościem jest pan Jordan Drogancew, radca handlowy Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie rektorze. No dobrze. Te wakacje są, jak wiadomo, troszkę szczególne, bo co prawda większość krajów, zwłaszcza w Unii Europejskiej, powiedziała, dobrze, możemy wypoczywać, możemy jeździć, ale psychologiczne podejście do tego jest nieco inne. Ludzie po prostu się trochę obawiają. Jak zatem Bułgaria jest przygotowana do tego sezonu turystycznego? Bułgaria jest dobrze przygotowana. Należy też nadmienić, że cały czas się przygotowuje i dostosowuje do zmian, bo sytuacja, jak wszyscy widzą, jest dość dynamiczna, nieprzewidywalna i absolutnie niezależna z przyczyn obiektywnych zupełnie. Także bułgarski rząd cały czas próbuje się dostosować do tych okoliczności, które są. I Bułgaria też otworzyła jako pierwsza swoje granice dla większości obywateli Unii Europejskiej, między innymi dla obywateli z Polski. Już 1 czerwca zostały zniesione zakazy wjazdu do kraju bez obowiązku odbywania kwarantanny. Mm-hmm. To znaczy, też, że to sytuacja pandemiczna jest opanowana, no, nazwijmy tak ogólnie? Na początku, nie wiem, czy jakikolwiek kraj się odważy powiedzieć, że sytuacja pandemiczna została opanowana, ale myślę, że na początku było wiele mniej przypadków. Oczywiście ta krzywa, są jakieś piki i spady. Dzisiaj ostatnie dane, na które patrzyłem, są dość optymistyczne. Było kilka dni takich więcej było przypadków. Ale myślę, że jeśli chodzi o sytuację i środki, które zostają podejmowane, my dość radykalnie podjęliśmy te środki. Między innymi też ze względu na to, że się rozpoczyna sezon turystyczny, no a wszyscy wiemy, jakie. Czyli są maseczki na plaży? Maseczki na plaży nie. I całe szczęście, nie maseczki na plaży nie, ale maseczki w miejscach zamkniętych, publicznych. W restauracjach nie ma takiej potrzeby. Na przykład rodzina czteroosobowa może przy tym samym stole siedzieć bez maseczek, ale oczywiście dla personelu jest wymóg noszenia maseczek. Wie pan, mówiłem o tym psychologicznym podejściu do wypoczynku w tym roku. Otóż jest pewna preferencja, jak się okazuje, mianowicie klienci wolą małe ośrodki, małe miejsca, gdzie ta styczność z pozostałymi wypoczywającymi no jest w jakikolwiek sposób ograniczona. Czy branża turystyczna jakby no, mogła dostosować się do tych preferencji? Oczywiście branża turystyczna jest bardzo, bardzo sensytywna. Ona odbiera wszystkie sygnały i zaspokaja wszelkie potrzeby turystów. Między innymi taki trend, o którym pan redaktor wspomniał, w Bułgarii również jest jak najbardziej zauważalny. Preferencje są też właśnie takie domki, które są, jest większy dystans między nimi. Jest to absolutnie, wcześniej były takie ośrodki, ale wiele ośrodków również dostosowuje swoje obiekty. Tylko chciałem jeszcze zaznaczyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, bo dość często mówiąc o Bułgarii, to my mówimy o wybrzeżu. No, w tym sezonie raczej tak. Jak najbardziej, ale chciałem zwrócić też uwagę wszystkich naszych widzów na góry. Są absolutnie wyjątkowe trasy i bardzo w Bułgarii jest bardzo dużo takich ośrodków. Bułgaria jest jedno z pierwszych miejsc, gdzie w Europie, gdzie jest najwięcej źródeł wody mineralnej i są też ośrodki. Także są to też miejsca, które nie należy odrzucać i też można bardzo ładnie połączyć z odpoczynkiem.
Chciałem też powiedzieć, że przedsiębiorcy w branży turystycznej w Bułgarii są już, tak, że tak powiem, wyćwiczeni. Cały czas muszą się dostosowywać, szukać nowe sposoby dotarcia do turystów. Przy czym bardzo ciekawe jest to, że to jest praktycznie drugi cios dla bułgarskiego sektora turystycznego. Pierwszym ciosem było upadłość Tomasa Cooka, Neckermana Polska. Mm-hmm. Jesteśmy na liście topowej, oczywiście w cudzysłowie topowej, bo bardzo duże należności w stosunku do hoteli bułgarskich i do turoperatorów nie zostały zapłacone ze względu na ogłoszoną upadłość. No, dobrze, w związku z tym jak, powiem, jak sobie branża radzi, bo to pan właśnie powiedział, że stara się dostosować, ale czy rząd bułgarski w jakimś, jeśli tak, to w jaki sposób pomaga branży turystycznej, bo no jest to jednak wiele procent budżetu dochodów państwa. Oczywiście, żeby też sobie uświadomić, czym jest bułgarski sektor turystyczny dla gospodarki, to może najprościej jest powiedzieć, że to jest około 11% produktu krajowego brutto. Mm-hmm. Więc to jest naprawdę ogromna część, jest bardzo istotna dla bułgarskiego rządu. My też, a też Polska jest takim naszym również czołowym kierunkiem. Mm-hmm. Wie pan, ja zawsze mówię, że Polacy się dobrze w Bułgarii czują. Chociażby to jest miejsce, gdzie każdy jak powie, że jest Polski, to się ktoś do niego ośmiechnie. Jesteśmy potwierdzam, byłem, ale wróćmy do tych działań tak rządu, bo to jest interesujące w porównaniu z tym, co ewentualnie dzieje się w Polsce. Szukamy tych możliwości rozwiązań. Oczywiście ze względu na to, że jest to tak istotny sektor gospodarki, rząd zwracał szczególną uwagę na to i praktycznie osobno tworzył środki i dawał narzędzia przedsiębiorcom wyjścia z tej sytuacji. Na przykład? W szczególności na przykład jeśli chodzi o wsparcie, jeśli wsparcie dla normalnego przedsiębiorcy z innych branż jest 40%, 40 do 60, to na przykład w turystyce jest 80 do 20. Mhm. Więc rząd, tych działań jest mnóstwo, ale rząd tworzy specjalnie, ma specjalne podejście do tej branży. Ale jest jakiś fundusz specjalny dla turystyki? Jest fundusz specjalny dla turystyki, ostatnio też został zwiększony. I rząd praktycznie wspiera też przedsiębiorców turystycznych również takiej, jeśli chodzi o marketing, na przykład mamy zaplanowane akcje marketingowe, promocyjne, między innymi też w Polsce i z tą akcją wystartujemy. Pani minister osobiście utrzymuje kontakt z polskimi turoperatorami, także i pan, ta sytuacja również wymusiła na przedsiębiorcach branży turystycznej szukanie również innych sposobów i dostosowywanie się do sytuacji, innych sposobów dotarcia do turystów. Przykład? Przykład, na przykład od początku pandemii cały czas, zawsze była mniejsza aktywność właścicieli hoteli, która teraz jest absolutnie najwyższa. Więc zawsze tutaj mieliśmy do czynienia z turoperatorami, z agentami, a w tej chwili to oni po prostu wzięli hotelarze sprawę wzięli we własne ręce i tak sami jest. Się, że tak powiem, reklamują, sami się promują. Sami się reklamują, sami szukają dotarcia i jakichś ścieżek do dotarcia do turystów, sami szukają też sposobu na zapełnienie tych hoteli. No i wreszcie pytanie chyba podstawowe dla tych, którzy się wybierają, mianowicie ceny. Czy ta sytuacja spowodowała wzrost cen wypoczynku w Bułgarii, czy też utrzymało się mniej więcej na poziomie 2019? Na chwilę obecną nie mamy, to jest to początek sezonu, na chwilę obecną nie mamy jakichś informacji o podwyżki cen, ale uważam, że mogą być drobne korekty. I one są uzasadnione tym, że zostały wprowadzone szczególne również wymogi dla miejsc noclegowych, hoteli. Oczywiście te wymogi są, uwzględniają wszystkie wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, zostały uchwalone przez Ministerstwo Turystyki, mają na celu ochrony, zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim turystom, personelu,
całe procedury muszą być zapewnione jakby takiej prewencji przed zakażeniem. Potem, gdyby doszło do zakażenia również, to są też wydatki dodatkowe. Mhm. Także ja myślę, że jest to zupełnie naturalne, ale te korekty będą drobne. Bułgaria, oczywiście jeden z tych plusów to są niskie, atrakcyjne ceny dla Polaków, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że Polacy są bardzo mile widziani i to można odczuć na samym początku. Dobrze jest odpoczywać od swoich. Jesteśmy chrześcijanami i Słowianami, także jest... Przyjmujemy wobec tego, panie radco, przyjmujemy to zaproszenie do Bułgarii. Polecamy państwu ewentualny wypoczynek nad Morzem Czarnym albo w Rodopach, bo jak stwierdził pan radca, również atrakcyjnie można tam i myślę, że w większym spokoju spędzić czas. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był pan Jordan Droganczew, radca handlowy ambasady Republiki Bułgarii w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie rektorze.